Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear i tym samym w czwartym odcinku poznawania samolotu Tupolew 154B2. Tak, ostatnio zrobiliśmy sobie plan lotu, także mamy najważniejszy wynik jest w NVU Calculator. Tu mamy nasz plan lotu, który będziemy wpisywać tutaj, ale jeszcze nie teraz. Teraz zajmiemy się jeszcze troszkę innymi rzeczami. Plan sobie wpiszemy też, ale tam troszkę później. Idziemy sobie do panelu nawigatora i włączamy sobie ten przełącznik, który nam pokaże obecną ilość paliwa w zbiornikach. No i to jest właśnie zbiornik pierwszy, tylko że on jest tutaj, on ma dwie wskazówki. Tu warto tym nadmienić, że zbiornik pierwszy jest pokazywany przez wskazówkę numer 1, a tutaj C, chociaż nie jestem pewny, czy się czyta jako C, tak, tutaj mamy całkowitą ilość paliwa. No i tak, zbiornik 1, żeby przeczytać, to skalę mnożymy przez 1000 kg. Tak, czyli tu mamy 3250 kg paliwa. A wskazówkę C mnożymy przez 10 000 kg. I wskazówka C pokazuje nam całkowitą ilość paliwa we wszystkich zbiornikach. Tak, czyli w tej chwili mam no, około 14 000 kg paliwa, czy też inaczej 14 ton. No i dalej u góry mamy wskazania dla zbiornika drugiego. Tu mamy N2, czyli numer 2, numer 3, zbiornik numer 3, zbiornik numer 4, a tu jest przepływ paliwa. To sobie zaraz zobaczymy. I tutaj te wskazówki, tu możemy też zobaczyć, że mnożymy razy 1000, czyli też razy 1 tona. Jeżeli chodzi o zbiorniki w Tupolewie, to warto też sobie zajrzeć do dokumentacji, bo mamy tutaj ładnie zobrazowane, gdzie one się znajdują. Czyli zbiornik numer 1 jest tutaj w kadłubie, z tyłu samolotu bardziej, zbiornik drugi blisko kadłuba na skrzydłach i zbiorniki trzecie, lewy i prawy tutaj na końcówek skrzydeł. Tu między tymi zbiornikami są pompy, że z trójki przelewamy do dwójki, z dwójki przelewamy do jedynki, z czwórki przelewamy, czwórka to jest też zbiornik balastowy inaczej, z czwórki przelewamy do jedynki, a jedynka przelewa dopiero wszystko do silników. Więc tak to wygląda. No niestety tu nie mamy tych oznaczeń strzałek, jak te paliwo się przelewa, a szkoda, mogliby to jeszcze tutaj dodać. No właśnie, to jak zauważyliśmy też, mamy po dwa zbiorniki, numer 2 i numer 3. I tutaj to widać, bo te strzałki są podwójne, tylko one się teraz nałożyły na siebie, bo mamy równo zbalansowane paliwo. Jeżeli weźmiemy sobie tutaj wyposażenie, paliwo i ładunek, jeżeli weźmiemy, o tutaj zbiornik 2 sobie ruszę, o teraz widzimy, że tak, ta wskazówka uciekła spod tamtej i możemy zobaczyć, że one są podwójne, tak? Tak samo zbiornik numer 3, mamy podwójne wskazówki. To tak, na marginesie też. Dobrze, dalej włączamy automatyczny selektor paliwa. I to jest ten przełącznik tutaj pod osłoną. Tak, czyli teraz paliwo będzie automatycznie pobierane, znaczy selektor wybierany, z którego zbiornika ma pobierać paliwo i bardzo dobrze, nie będziemy się musieli tym zajmować. No i tankowanie, możemy tak zatankować nasz samolot. W sumie już mamy trasę ustaloną, więc wiemy, ile będziemy potrzebowali paliwa. Znaczy wiemy, musimy to najpierw tak obliczyć, w zasadzie obliczyć albo skorzystać z gotowych planerów. Wiem, że Simbrief, aż się zdziwiłem, bo Simbrief zawiera też w swojej bazie samolot właśnie ten, o którym mówimy. I możemy też policzyć właśnie z Simbriefa naszą ilość paliwa. Ja też tak na oko zobaczyłem pewne takie trasy mniej więcej na dystansie, jakim lecę, więc też możemy przyjąć na oko, że na 1 km trasy można przyjąć 13,5 kg paliwa. Więc można też taki współczynnik sobie przyjąć. Też dla samego wyliczenia paliwa znalazłem na przykład też taki tutaj kalkulator. Możemy wpisać lotnisko startowe, lotnisko docelowe, wybrać samolot, tu będzie nasz Tupolew 154, możemy dać submit, też zobaczymy ilość paliwa, aha, tylko tutaj jest taki feler, że to jest też w funtach, to tam Simbrief, już nie pamiętam, czy nam podawał w funtach, możliwe, że od razu nam podawał w kilogramach. Tu mamy, może to wam jeszcze przybliżę, tak, tu mamy total fuel, tylko to jest w funtach. Tak, i wyliczył nam, że jakieś 14, no można przyjąć 15, tak, 15 kg, 15 tysięcy kg paliwa, czyli 15 ton. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj możemy sobie wybrać payload and fuel.
Tu możemy sobie zrobić defaulty, wszystko w razie czego, ale powinny być. Tak, tu możemy sobie wybrać ilość paliwa. O, na przykład możemy od razu wybrać tą 15, plus jeszcze tu mamy, tak powiedzmy, dodatkowe ekstra paliwo na jakieś tam inne lotnisko zapasowe. I w ten sposób możemy też zrobić refuel i przetankować automatycznie, tak już się przetankował nasz samolot. Ale ja wrócę do podstawowego tutaj, może nawet mniej dajmy. I zobaczmy sobie, jak użyć panelu tankowania. Tak, bo mamy też specjalny panel tankowania, to jest specjalny widok, możemy przejść do niego tutaj za pomocą tego przycisku Go To. I mamy taki oto panel tankowania. Tu musimy otworzyć klapkę. My się w tej chwili znajdujemy tutaj pod skrzydłem samolotu. O, może najlepiej to będzie widać. Dam Ctrl C, ale jeszcze włączmy widok z zewnątrz. Może za dużo mam tych widoków, powinienem je powyłączać. OK. O, tu jest ta klapka, tak, pod tym skrzydłem. Widać to na żółto. Ale oczywiście, jeżeli tankujemy, to jeszcze sobie włączmy, a tak wizualnie. Oczywiście nie jest to wymagane, jak sprawdziłem, ale w maintenance możemy podpiąć naszą ciężarówkę i podpiąć się pod zbiornik z paliwem. Tak, i teraz musimy wrócić do naszego widoku tankowania. To jest ten widok. OK. Co my tu mamy? Mamy paneli do tankowania. Tu mamy światło, możemy sobie zapalić, żeby było jaśniej. I w zasadzie osobno tankujemy zbiornik numer 4, który jest zbiornikiem balastowym. Ja go nie będę ruszał. I mamy tutaj zbiorniki numer 3, 2, 1 i 2, 3 po prawej stronie. Tak, to jest lewa strona 3, 2 i prawa strona samolotu 2, 3. I w zasadzie musimy sobie wybrać, które zbiorniki chcemy tankować. Ja wybiorę wszystkie. A tu mam jeszcze kontrolkę, tak, sprawdzamy, czy wszystkie lampki są sprawne, tak, powinniśmy to sprawdzić na początek. I tutaj mamy wybór, tak, taki selektor, ile ton chcemy zatankować. Tak, mamy 15 ton, 20 ton, 25 ton, a tu full, tak, pełen zbiornik. Tutaj też mamy dla tego zbiornika czwartego, też możemy tu wybrać 2 tony, 4 tony albo pełen zbiornik. Więc ja sobie zatankuję 15 ton, tak, czyli ten selektor ustawiamy na 15 ton. Może jeszcze włączmy sobie wyposażenie, paliwo i ładunek. O, może tutaj to ustawię. Będziemy widzieli, że te paliwo nam się powinno tutaj dolewać. I uruchamiamy tankowanie tym przełącznikiem. Teraz widzimy, że paliwo dolewa się tam, gdzie świeci się zielona lampka. Tu nam się nie dolewa do pierwszego, bo jak zobaczymy, zbiornik pierwszy już jest pełny. A tu nam się do wszystkich tych pozostałych, tak, dwie dwójki, dwie trójki dolewa. A to jest zbiornik balastowy czwarty, do niego nie dolewamy, bo tu dolewamy do niego osobno. No zobaczmy, tak, zobaczmy też, jakie będziemy mieli center of gravity, bo to też będzie później istotne, ale ewentualnie wtedy możemy tym balastowym sobie, tak, paliwem balastowym też, że tak powiem, te center of gravity wyważać inaczej. Tak, ten zbiornik czwarty jest bardziej z przodu, tak, niż z tyłu samolotu, można powiedzieć, więc on wyważa nam bardziej naprzód. I samolot został zatankowany do wymaganej ilości paliwa, tak, lampki nam zgasły zielone, więc tankowanie się zakończyło. Możemy tutaj te przełączniki wyłączyć, ten też. Że tutaj jest najważniejsze, tu jest nasza ilość paliwa, samolot jest zatankowany. Mamy już też jakiś tam, tak, ludzi na pokładzie, powiedzmy, i bagaże. Nie będziemy tutaj się w to bawić. Wyłączymy światełko, zamykamy klapę i jest samolot zatankowany. No i oczywiście jeszcze wyłączamy naszą cysternę maintenance. Odłączamy i zabieramy cysternę. Dobra. I możemy przejść do uruchamiania APU. Idziemy na panel inżyniera. Tu jest nasz panel APU. Włączamy główny przełącznik. Włączamy, tak, już mamy, że klapa jest otwarta. Tutaj mamy, na dole mamy rozruch na sucho. My dajemy normalnie do góry.
Tutaj jeszcze włączamy pompę paliwa dla APU. I najważniejsze, że mamy tutaj zapaloną lampeczkę, która mówi, że APU jest gotowe do uruchomienia. Więc teraz tym przyciskiem Start uruchamiamy APU. Widzimy, że obroty nam rosną. I mamy potwierdzenie, że APU działa. Możemy teraz przełączyć się na źródło prądu z APU, czyli ten przełącznik źródła prądu ustawiamy w pozycję górną, to znaczy z APU. I tu jak mamy właśnie ustawienia tutaj na APU i tutaj też, to jest APU GPU, APU GPU też, no to widzimy, że mamy wskazania, tak? Mamy herce, mamy woltomierz, pokazuje nam, że prąd jest i mamy pobór prądu w amperach na trzech fazach. Mamy pokazane, że prąd jest. Teraz włączmy zawór upuszczania powietrza z APU, tak żebyśmy mieli klimatyzację. To jest ten zawór, musimy go przytrzymać w górze, aż zgasie nam lampeczka tutaj ready to run, tak? Czyli jakby APU nie będzie już gotowe do uruchomienia, no bo już jest uruchomione. Także przytrzymujemy to do góry. Czekamy, aż tutaj zgaśnie ta lampka. Ok, lampka zgasła, możemy puścić. No i teraz możemy zająć się tutaj klimatyzacją. To jest ten cały panel. Najpierw musimy włączyć system, który się nazywa PSVP. On się znajduje tutaj. Musimy podnieść te osłony i przełączamy pozycję górną. Oba przełączniki, zamykamy osłony. I teraz jest trochę zabawy, możemy, no ja się troszkę pobawię, ale nie musimy się aż tak dokładnie, nie musimy aż tak dokładnie tego robić, jak ja to zrobię, ale tu mamy zawory ładowania, tak? Musimy je przytrzymać w górę i zobaczymy, że tutaj, tak, tutaj mamy wskaźnik zmiany wysokości kabiny. Teraz mamy wysokość kabiny, może, tak, to jest ta duża wskazówka, może jakieś, nie wiem, 200-300 metrów, a różnica ciśnienia w kabinie, to jest tutaj na tym czarnej tarczy, wynosi w tej chwili 0. Tutaj jeszcze jednostki, tak, wysokość kabiny mamy w kilometrach, tu jest 1 km, 2, 3 i tak dalej, a tutaj mamy ciśnienie podawane w kilogramach na centymetr kwadratowy, z tym, że tu jest skala chyba, trzeba to czytać jako T4, na przykład jako 0,4. I przytrzymujemy te zawory ładowania w górze. Zobaczymy, że ta wskazówka wysokości kabiny, zmiany wysokości kabiny pójdzie nam w dół. I wedle instrukcji, jak czytałem, powinniśmy tak puścić to ładowanie, jak ta wskazówka wskaże 3 metry na sekundę. Tylko, że to jest ciężko mi tu ustrzelić te 3 metry na sekundę, bo ona się bardzo szybko zaczyna poruszać. Ale zobaczymy, tak? I wtedy zobaczymy też, że wysokość kabiny właśnie będzie spadać, tak? Bo ta wskazówka wskaże spadek wysokości kabiny, więc wysokość kabiny nam spadnie do zera, ale pokaże się różnica ciśnień. I zobaczymy też, że tutaj te wskaźniki powietrza, tak, to są wskaźniki podpisane powietrze, no wskażą tam parę jednostek powietrza. W sumie nawet nie wiem, w jakich to jest jednostkach pokazywane, ale tu nam pokaże może coś koło trójki. Dobrze, robimy. Czyli trzymamy cały czas tutaj w górze i patrzymy na tą wskazówkę. Za chwilę powinna ruszyć, idzie, ja już puszczam. No i to mi nawet doszło do 10, dobra. W instrukcji było, żeby zatrzymać przy minus 3 metra na sekundę, no ale dobra. I to widzimy, że wysokość kabiny nam teraz spada, może przybliżę to trochę wszystko. Tak, wysokość kabiny nam spada do zera, tutaj ta wskazówka się podniesie, jak to spadnie do zera, ale troszeczkę nam urosła różnica ciśnień, tak? Tam chyba było w instrukcji, że ona rośnie do jakiegoś 0,02, do takiej wartości. I widzimy też, że tutaj wskazówka powietrze nam troszkę już pokazuje pewne wskazanie. No i teraz powinniśmy powtarzać tą czynność cały czas, ustawiając wskazówkę wysokości, zmiany wysokości, tak no właśnie minus 3 metry na sekundę, ale z tego co zauważyłem, to już ta wskazówka chyba nie opadnie w dół. Ale widzimy, że nasze powietrze tutaj idzie na około tak 5 jednostek. No i to jest właśnie około 5 jednostek, tyle tego powietrza tutaj wymagane, żeby uruchomić też silniki później, tak? Bo to będzie też potrzebne, że te powietrze, żeby uruchomić silniki główne. Teraz tutaj, tak przy okazji, mamy też wskazania temperatury w kabinie. Tu jest temperatura w kabinie pilotów i tu jest nastaw tej temperatury. Tu jest temperatura w kabinie, tak się domyślam, pasażerskiej,
To z rosyjskiego sobie natłumaczyłem, to nawet oznacza salon, tak mi to translator tłumaczy. I tu mamy salon pierwszy, salon drugi, tak, temperatura jest chyba kabina pasażerów, jak mam, podzielona na dwie strefy, tak, salon pierwszy, salon drugi. Tu mamy ogrzewanie dla salonu pierwszego, salonu drugiego. Tu mamy ustawione na 20 stopni Celsjusza wszędzie i bardzo dobrze. Tu mamy jakąś magistralę, tak, ogrzewanie magistrali lewej i prawej. Tak, i włączymy sobie te wszystkie przełączniki w pozycję auto, co spowoduje utrzymywanie automatycznie zadanej temperatury przez te tutaj pokrętła, czyli 20 stopni. Możemy zobaczyć, że temperatura będzie rosła. W tej chwili zbliża się do 10 stopni Celsjusza. Może przyspieszę czas. O, i widzimy, że temperatura idzie, tak? I nam urośnie tutaj do 20, tak? To już będzie 30 stopni, a my mamy ustawione 20. I tu też rośnie kabina. Salon drugi też rośnie, więc wygląda ok. Dobrze, idziemy teraz na overhead panel numer 4 widok. I można powiedzieć, włączamy tutaj pozostałe elementy. Na razie włączyliśmy sobie tylko komy. Tutaj mamy system AUASP. Tak, tutaj dajemy zasilanie temu systemowi. To jest ten wskaźnik, tak? Wskaźnik kąta natarcia i siły przeciążenia. Tutaj też mamy przełącznik testu, check, chociaż zobaczmy, czy on coś tutaj zrobi. No nie, jak trzymam w górze, to specjalnie nic tu się nie zmieniło. Tutaj mamy kolejny przełącznik, jest to UVID, system UVID, to jest inaczej wysokościomierz w stopach, czyli zasilanie dla tego wysokościomierza. Ten wysokościomierz jest, jak mówiłem, elektryczny, więc trzeba tu sobie włączyć jego zasilanie, żeby on funkcjonował. Tu już nawet pokazuje nam wartość. Dalej mamy system EPU, to jest koordynator zakrętu. Włączamy jego zasilanie. Dalej mamy zasilanie AGR, to jest zapasowy sztuczny horyzont. Też włączamy do góry. Tu się znajduje, właśnie nam się wyrównał. Dalej będziemy włączali nasze główne sztuczne horyzonty. To będą te przełączniki. 410 to jest zapasowy żyroskop sztucznego horyzontu, włączamy go i tutaj włączamy nasze główne zasilanie do sztucznych horyzontów dla pierwszego oficera i kapitana, zamykamy osłony i włączamy też zasilanie dla BKK Power, to jest system kontroli przechyłu dla sztucznego horyzontu, też ma być włączony. Idziemy teraz tutaj w ten widok i podnosimy tą klapkę. Tymi przyciskami wyrównamy nasze żyroskopy sztucznych horyzontów, tak żeby wskazywały poprawne wartości. Należy przytrzymać ten przycisk i widzimy, że żyroskopy wracają do prawidłowej pozycji. Puszczamy, jeżeli już się ustawią, i możemy zamknąć przełącznik. Teraz widzimy, że świeci nam się tutaj czerwone ostrzeżenie, że nasz BBK, czyli system kontroli przechyłu, zawiera błędy. Należy te błędy wyczyścić. Tu też mamy czerwoną lampkę. Należy się tego pozbyć. Czyli idziemy na overhead panel. Tu mamy przełącznik do oczyszczenia tych błędów. Należy go przytrzymać w górze, przytrzymać w dole. Zamykamy. I widzimy, że błędy nam znikły. Tak, czyli tutaj lampka się świeci i to oznaczenie też znikło. Tu jest ważna kolejność uruchamiania tych systemów, że BBK musi być włączony po uruchomieniu zasilania zapasowego żyroskopu, jak i zasilania tych całych żyroskopów. Czyli najpierw to włączamy, a później włączamy BKK. Teraz będziemy włączali zasilanie tego urządzenia TKS. Tak, TKS. Tu mamy czerwone lampki oznaczone I i J, one są na czerwono, czyli urządzenie jest wyłączone, nie ma zasilania. Ale zanim włączymy zasilanie, powinniśmy sprawdzić, czy jest w takim, tak, czy to urządzenie jest w domyślnej konfiguracji. Pierwsza rzecz to powinniśmy ustawić sobie szerokość geograficzną tutaj pozycji naszego samolotu, czy też lotniska, na którym się znajdujemy. I robimy to tym pokrętłem. Może tutaj, no, postaram się to przybliżyć, żeby było widać lepiej tą podziałkę. Tutaj mamy to pokrętło, tutaj mamy też odczyt nastaw. Tutaj ważne jest, na której też półkuli jesteśmy, tak? I skąd to wiadomo? No tu mamy, że wartość na plusie. Na plusie to znaczy, że jesteśmy na półkuli północnej, ale to też widzimy po tej literce S, tak? Tą literkę się czyta jako S.
S oznacza północ, znaczy C, tak? Wygląda jak C, ale czyta się jako S. Tu jak pojedziemy do końca, to zobaczymy, że mamy 90, już jest koniec. Jak pojedziemy w dół, no to jedziemy w stronę równika i tak dojedziemy do 0, 0 to jest równik. I tu mamy kolejne, tak, rosyjską literkę U, ją się czyta jako U. U to jest południe, inaczej mówiąc, znaczy to jest pierwsza literka z tego południa. No i mamy 90 na południe. Tak więc tak wygląda ta skala. Więc upewniamy się, że jesteśmy na północ, bo ja jestem w Rosji. No i powinniśmy znać tutaj szerokość geograficzną, no na przykład naszego lotniska, tak? Możemy to sprawdzić tutaj w Airplane Summary i tu jest lotnisko, na którym się znajduje. I szerokość geograficzna, czyli lat, to jest no prawie 56 stopni, więc mogę ustawić 56. Idziemy sobie na 56. No i tu jest 56. Tu mamy też nastaw automatyczny albo ręczny tej szerokości geograficznej początkowej. I ten nastaw, no w zasadzie ten przełącznik jest w rzeczywistym samolocie, ale nastaw automatyczny nie był zaimplementowany, więc zawsze trzeba było robić to ręcznie. Ale tutaj we Flight Gear zostało to zaimplementowane i to działa, tak? Tak jak widzimy, no leciutko mi koryguje, bo on się stara ustawić dokładniej niż ja to mogę zrobić ręcznie. Więc tam lekka korekta skali jest, no ale nie musimy się tym przejmować. Jeżeli chcemy latać realistycznie, to trzymamy to tutaj w prawo na ręczne ustawienie i sobie zawsze ręcznie to ustawiamy. No i teraz kolejna ważna rzecz, że my właśnie musimy ustawić tą szerokość geograficzną lotniska, żeby tutaj nasze żyrokompasy wiedziały, tak, mogły zlokalizować położenie samolotu. Ale jeżeli będziemy zbliżali się do lotniska docelowego, to jeszcze przed zniżaniem powinniśmy tutaj przestawić tą wartość na szerokość geograficzną lotniska docelowego, tak, ale to zrobimy już przy zniżaniu. No jeszcze przed zniżaniem. I tak, jeszcze zanim włączymy zasilanie, upewniamy się, że środkowy przełącznik jest na pozycji GPK. To jest właśnie ta pozycja. Tak, zobaczymy Ctrl-C, tak, mamy trzy stany. Tu mamy MK, czyli podłączenie magnetyczne. Tu mamy na środku GPK i po prawej stronie mamy AK. To jest nastaw astralny, coś w tym stylu, tak? Czyli do gwiazd, nawigacja wedle gwiazd, ale ta nawigacja też nigdy nie została zaimplementowana w tym samolocie. Jest tylko przełącznik, ale on nie działa i we Flight Gear też z niego nie korzystamy. I tak, tutaj to jest napisane konsumenci, tak? Ale tutaj jest przełącznik. Czy do naszej nawigacji mamy używać nawigacji do AdView, mamy używać żyroskopu głównego, czy też inaczej mówiąc kapitana, czy na dół żyroskopu pierwszego oficera zapasowego. Tu ma być w ustawieniu oczywiście górnym, najlepiej, chyba że się zepsuje, to idziemy w dół. Ten przełącznik powinien być w dole oryginalnie, znaczy oryginalnie, tak powinniśmy latać, tak, że ten przełącznik powinien być w dole i też się upewniamy, że jest w dole. A co to za przełącznik? Tu mamy napisane korekta. To jest do korekty żyroskopów pod kurs magnetyczny. I mamy tak samo tutaj żyroskop główny i żyroskop ten drugi zapasowy pierwszego oficera. Tak, ale to normalnie ustawiamy na dół. No i tak, tak jest po prostu w instrukcji, żeby się upewnić, że mamy to w ten sposób ustawione. I teraz możemy włączyć zasilanie tego urządzenia. Tu mamy właśnie TKS po rosyjsku napisane. I zasilanie będzie tutaj, tak? Tak, zasilanie żyroskopów. Pierwszego głównego i drugiego pomocniczego. I lampki nam się, no lampki czerwone zgasły, tak? Więc zasilanie jest włączone. Dalej włączamy korekcję kursu magnetycznego BGMK2 dla BGMK2 pierwszego i dla BGMK2 drugiego. O co tu chodzi? Tak, to ważne, żeby to zrozumieć i co sobie wytłumaczymy. Także tutaj włączyliśmy zasilanie żyroskopów, bo mamy dwa żyroskopy, które nam będą wskazywały kurs po ortodromie, czyli bez udziału kursu magnetycznego, bo jak w poprzednim odcinku, jak oglądaliście, to tam tłumaczyłem, czym jest ortodroma i wtedy lecimy po prostu po jednym kursie. Nieważne, jakie południki mijamy i po prostu kurs jest jeden, więc kursu magnetycznego nie zmieniamy, więc pod kurs magnetyczny się nie podłączamy w ogóle, bo ten kurs magnetyczny będzie różny na różnych etapach naszej trasy ze względu na zbieżność południków. Ale tu jeszcze mamy urządzenia BGMK2 i to są żyrokompasy.
I one otrzymują sygnał, w tej chwili to włączyłem, żeby otrzymywały sygnał od jednostki IG3. A te jednostki G3 sprawdzają, jaki jest kurs magnetyczny naszego samolotu, tak? Sprawdzają, to są czujniki pola magnetycznego. Inaczej też można powiedzieć, że tutaj te jednostki KM5, lewa i prawa, podłączone są, ta jest podłączona do BGMK2 też lewego, i a ta do BGMK2 prawego. Ale to wam jeszcze wszystko wyjaśnię, myślę, na diagramie. Tu jeszcze tam dalej, tutaj możemy włączyć system SVS, to jest zasilanie systemu ciśnienia statycznego. Teraz jest włączone. Dobrze, ale wróćmy do naszego teraz TKS-u. Teraz zajmiemy się wyrównywaniem żyroskopów tego systemu TKS pod kurs magnetyczny, tak żeby te żyroskopy w odniesieniu do naszego lotniska startowego tak trzymały stały kurs i wiedziały dzięki temu, jak nawigować po ortodromach. Zobaczmy sobie zatem diagram takiego systemu PKS, dzięki czemu myślę, że zrozumiemy, co robimy, tak? Bo to bardzo fajnie obrazuje, jak to działa. A to jest też rysunek z oryginalnego podręcznika, jak miałam. I też tutaj sobie naniosłem własne oznaczenia, żeby wiedzieć mniej więcej też tak po polsku, co my tu mamy. I tak, najważniejsze urządzenia do naszej nawigacji po ortodromach to są te żyroskopy. To jest żyroskop GA3 nazwany. Mamy żyroskop GA3 numer 1 i żyroskop GA3 numer 2. Tak, te żyroskopy kierują naszym samolotem po ortodromie. I to widzimy, że one właśnie wypuszczają sygnał naszego kierunku lotu. Pierwsze co to idzie, to do bezpośrednio ten sygnał do zegara USH3. A zegar USH3 to jest ten zegar. Jeszcze go nie omawialiśmy, ale sobie tak będziemy też nim operować za chwilę. Pierwszy ten żyroskop GA3 wysyła tutaj sygnał jako K, co jest jednoznaczne z pokazywaniem kierunku samolotu tą strzałką z samolotem. A ten drugi żyroskop pokazuje taki trójkącik, to on jest tutaj na obrzeżach. Tak, czyli te dwa żyroskopy pokazują nam kierunek i w zasadzie one powinny zawsze pokazywać nam ten sam kierunek. Dalej ten sygnał o naszym kursie przesyłany jest tutaj do przełącznika konsumenci na panelu TKS. Sobie przejdziemy na panel górny. Tu jest nasz przełącznik konsumenci, tak? Czyli możemy wybrać, czy chcemy, żeby nawigacja pochodziła z żyroskopu pierwszego czy drugiego, czy tego głównego, czy zapasowego. I tu na przykład mamy styk zrobiony tak, że prąd popłynie z żyroskopu pierwszego, tego głównego. Czyli ten główny będzie zasilał tutaj system zarządzania autopilotem, jaki będzie zasilał naszą nawigację NVU. Tu mamy jeszcze jakiś dodatkowy system BDK, ale on chyba nie jest zaimplementowany w tym samolocie, bo go nie zlokalizowałem. No i ten sygnał z tych żyroskopów idzie dalej do kolejnego głównego tutaj urządzenia, BGMK2. Tak, mamy BGMK2 numer 1, a tu mamy BGMK2 numer 2, który dostaje sygnał z żyroskopu drugiego. Tak, tu już się spotkaliśmy z BGMK2, żeby włączyć mu korekcję kursu magnetycznego. I tu są te przełączniki korekcji kursu magnetycznego. Tu jest lewy przełącznik i prawy przełącznik. I tu sobie zaraz zobaczymy, skąd to idzie. Ale tak, idąc dalej z tego BGMK2, to jest żyrokompas, inaczej mówiąc. On jednocześnie otrzymuje sygnał z żyroskopów, ale też jednocześnie z urządzeń, z sensorów ID3. Te sensory, jak mówiłem, wykrywają pole magnetyczne i dzięki czemu wiemy, jakim kursem magnetycznym tak leci nasz samolot. I ten kurs magnetyczny, jak widać, jak zewrzemy te styki, a to zrobiliśmy, tak to tutaj przepłynie i zasili nam też urządzenie BGMK2. I tak samo z prawej strony styk jest zwarty, więc BGMK2 otrzymuje sygnał jednocześnie z żyroskopu, jak i jednocześnie z ID3, z sensora magnetycznego. No i teraz dalej ten sygnał o naszym kursie z urządzenia BGMK2, z tych żyrokompasów, jest przesyłany do HSI, tak, czyli do urządzenia, które pokazuje nam kurs, jakim lecimy. Tylko tutaj mamy też wybór. Możemy zawrzeć styk na lewo, na kurs żyroskopowy, żeby pokazywał kurs żyroskopowy, albo kurs magnetyczny. Jak wybierzemy kurs żyroskopowy, no to wtedy HSI pokazuje nam tylko to, co generuje żyroskop GA3, czy też inaczej to samo, co wskazuje urządzenie USH3. A jeżeli zewrzemy styk w prawo,
to dostaniemy informację o kursie magnetycznym na HSI. I ten przełącznik to jest przełącznik 416. Tak, i to są te przełączniki. To jest 416 i 417 dla po prawej stronie dla HSI pierwszego oficera. No i tu mamy właśnie podpis, że w pozycji górnej to jest jakby stan pracy normalnej do nawigacji żyroskopowej bez kursu magnetycznego, czyli po ortodromach, czyli używamy pozycji górnej. A pozycja dolna to jest GMK, czyli kurs magnetyczny, czyli wybieramy, żeby HSI pokazywały nam kurs magnetyczny. Tak, czyli to samo mamy też tutaj, ten przełącznik 417. Tutaj jeszcze mamy RMI i RMI, jak widać, zawsze dostaje sygnał magnetyczny, no bo to działa zawsze na kursach magnetycznych, czyli pokazuje nam kurs magnetyczny do jakiejś tam radiolatarni. I tak samo z drugiej strony dostaje z kursu magnetycznego dla przyrządu pierwszego oficera. No i tu jeszcze dalej ten sygnał naszego kursu z HSI jest przesyłany tutaj też do podsystemu autopilota, systemu zarządzania trajektorią. Tu mamy jeszcze kolejny przełącznik, wybór PNP lewy prawy. To jest przełącznik tutaj, to jest ten przełącznik, tak, czy lewy, czy prawy. To możemy sobie wskazać, czyli czy autopilot ma otrzymywać tak dane z lewej strony to od kapitana, czy z prawej strony od HSI pierwszego oficera. No i jeszcze te urządzenia magnetyczne, tak? Tutaj ten diagram właśnie pokazuje to, jak wygląda ten układ podczas lotu. No i tutaj te urządzenia IDK3, one generują kurs magnetyczny naszego samolotu. I to w normalnym trybie lotu po nawigacji NVU jest podłączone do BGMK2 i tak też BGMK2 zna kurs magnetyczny samolotu. Ale tu jak widzimy, możemy odpiąć BGMK2 z kursu magnetycznego, o czym już mówiłem, ale tu mamy też drugi przełącznik 436C. I to jest ten główny przełącznik trybu pracy całego systemu TKS. I to jest ten przełącznik na panelu górnym. Tak, i w normalnej pracy podczas lotu trzymamy ten przełącznik na środku, na GPK. I to pokazuje właśnie ten schemat, że tu jest styk na GPK zwarty, ale możemy też go przestawić na system MK. MK, czy inaczej magnetyczny. I ten tryb magnetyczny w zasadzie używamy tylko na samym początku, jak konfigurujemy samolot do lotu. I to właśnie teraz musimy zrobić. I co się stanie, jak zewrzemy styk MK, tak? To zobaczymy, że ten styk zewrze się tutaj u góry i nasz kurs magnetyczny popłynie, no najpierw jeszcze do tego przełącznika, do przełącznika korekta, a to jest ten przełącznik, który możemy ustawić albo w pozycję górną, że korygujemy kompas pierwszy, albo na dole, że korygujemy kompas zapasowy drugi. Tak, no i tu mamy na rysunku pokazane, że korygujemy kompas drugi, tak, bo jest stycznik po prawej stronie zwarty, więc kurs magnetyczny popłynie do żyroskopu drugiego. I to w tej chwili będzie oznaczało, że ten żyroskop będzie działał jak żyroskop magnetyczny, czyli on będzie nam wskazywał kurs magnetyczny. I to jest właśnie odpowiedź też na pytanie, skąd taki żyroskop wie, jaki ma kurs trzymać, tak? Bo właśnie na początku, zanim wystartujemy, przełączamy się na MK, na magnes, na kurs magnetyczny, korygujemy oba żyroskopy pod kurs magnetyczny, a później przełączamy się na tryb GNK, czyli na tak zwany tryb żyroskopowy, a nie magnetyczny, czyli te żyroskopy już działają bez wiedzy o kursie magnetycznym. Tak, one już utrzymują tylko jeden kąt, pod jakim mają lecieć, po ortodromie. Odsyłam do odcinka drugiego, o ortodromie mówiliśmy. Tak, więc później podczas lotu przełączymy się na GNK tylko i już tylko kurs magnetyczny jest przesyłany do urządzenia BGMK2, czyli tylko to urządzenie będzie znało jednocześnie kurs żyroskopowy i kurs magnetyczny, dzięki czemu będzie mogło przesyłać odpowiednio sygnały do poszczególnych urządzeń, tak jak RMI, gdzie musi dostać magnetyczny, i tak jak do naszego HSI, gdzie już mamy, jak mówiłem, wybór, który kurs chcemy odczytywać. No a cała nawigacja NVU właśnie to jest lot po ortodromach, więc ona już nie używa kursu magnetycznego. Tak? My musimy tylko nastawić te żyroskopy za pierwszym razem, żeby one wiedziały, gdzie jest kierunek, który mamy lecieć i lecimy. Tak? I NV już nawiguje tylko po tych żyroskopach GA bez kursu magnetycznego. No i to jeszcze jedna rzecz, skąd taki później żyroskop wie, że ma zmienić kurs, to wynika z tego, że tu mamy urządzenie MGV1SK numer 3, numer 2 w tym wypadku, nie wiem, gdzie jest numer 1, ale takie urządzenie wysyła sygnał do tego żyroskopu, że samolot wchodzi w zakręt i o jaki kąt wchodzi w zakręt i tak dalej, dzięki czemu ten żyroskop tak będzie wiedział, że należy zmienić kurs, tak, że właśnie zmieniamy kurs i w jakim zakresie ten kurs jest zmieniany. Więc cały czas można powiedzieć, przez większość lotu,
lecimy zawsze w odniesieniu do lotniska początkowego, tak? Bo tylko na lotnisku początkowym ustawiamy te żyroskopy pod kurs magnetyczny i już dalej całą trasę nawigujemy. Nasza nawigacja NVU będzie prowadziła względem tego lotniska początkowego. Tak, tu mam jeszcze przełączniki, wyłączniki tego urządzenia MGV. Tu mam je oznaczone. To są te przełączniki. Normalnie je dajemy w górze, trzymamy je tak przełączone w górę, ale kiedy ten układ się zepsuje, to musimy to rozpiąć, czyli wtedy dajemy w dół. No, ale to raczej awaria nam tutaj nie grozi, więc zawsze trzymamy te przełączniki w górze. Tu jeszcze właśnie nie mówiłem o MK5, bo tak tutaj te urządzenie ID3, ono nam wygeneruje nasz kurs magnetyczny i ten kurs magnetyczny jest pokazywany na tych urządzeniach MK5. I tu jak sobie wejdziemy, widok kapitana i zobaczymy sobie te urządzenia MK5. Tak, one nam pokazują kurs magnetyczny. Co jeszcze jest tutaj istotnego, to to, że ten kurs magnetyczny możemy do niego wprowadzić przesunięcie tego kursu magnetycznego. Tylko tu musimy odpauzować symulację. Tak, i teraz jak wprowadzam przesunięcie, to widzimy, że też kurs magnetyczny nam się zmienia. Tu na dole mamy informacje o offsetie w tym przesunięciu. Tak, także tutaj dodatkowo do tych urządzeń możemy wprowadzić offset i ten offset poleci jako sygnał albo, no zależy teraz jak tutaj główny przełącznik ustawimy, albo do BGMK2 poleci z offsetem, albo do korekcji żyroskopów. Ale z tego co właśnie wyczytałem, to tego offsetu nie stosujemy w ogóle, jeżeli nawigujemy po NVU. Ewentualnie możemy wprowadzić tutaj offset, jeżeli nie nawigujemy po NVU i chcemy go wprowadzić do BGMK. Po to, żeby tutaj już na HSI na przykład nawigować po kursie rzeczywistym, a nie magnetycznym. Taką tutaj możemy sobie też ustawić nawigację. Ale ja tak nie będę nawigował, będziemy po prostu lecieli po NVU. Więc tutaj offset na urządzeniach MK5 zawsze będziemy trzymali na 0. Ale się nagadałem. Ale dobra. Mam nadzieję, że diagram wyjaśniony. No i dobrze, teraz będziemy musieli właśnie te żyroskopy dostroić do kursu magnetycznego, więc teraz będziemy tutaj wyrównywali te żyroskopy GA. Tak, upewniamy się, że tutaj mamy nastaw na nasze lotnisko 56 stopni. Możemy się tutaj upewnić, navigation, tak, 50, tutaj 56 stopni. I teraz tak, tutaj przestawiamy się na kurs magnetyczny teraz. To oznacza, że tutaj ten styk jest zwarty z górą i nasz kurs magnetyczny z ID3 płynie sobie tutaj do tego przełącznika i dalej do naszych żyroskopów, czyli teraz sterujemy tym przełącznikiem, tak, czyli mamy tutaj nastawiony nasz przełącznik na żyroskop pomocniczy. No i teraz ten żyroskop drugi pomocniczy musimy wyrównać, przytrzymując ten kurs szybkiego wyrównania. On się już teraz wyrównuje, bo on już dostaje sygnał magnetyczny i on się powolutku tam wyrównuje, tylko to trochę potrwa. Dlatego wyposażono tutaj ten moduł w ten przycisk szybkiej kalibracji. Ja może do tego celu użyjemy widoku 2 i zobaczymy, czy ta tarcza zacznie się obracać. Zrobimy tak, widok 4, przytrzymamy i wciśniemy 2. I widzimy, ja ciągle trzymam lewy przycisk myszy, żeby nie było, tam ten przycisk trzeba trzymać, ale na szczęście możemy zmieniać widok i trzymać przycisk myszy i to ciągle działa. No i widzimy, że ta tarcza nam się obraca i czekamy, aż przestanie nam się obracać. Tak, w tej chwili żyroskopy GA dostosowują się, tak samo RMI mi się obraca, dostosowują się do kursu magnetycznego naszego lotniska początkowego. I widzimy, że przestało się obracać. Tu też mamy potwierdzenie na dole. No już mi znikło. Też mieliśmy potwierdzenie tego kursu. No i teraz to samo robimy z żyroskopem tutaj kapitana. Zresetuję widok. Tu też zobaczymy, że ten przyrząd powinien też nam się obracać. Dobrze, widok ustawiony. Przełączamy się tutaj teraz na główny żyroskop. Czyli tu na diagramie teraz ten sygnał będzie płynął do pierwszego żyroskopu, tak, sygnał z ID3 o kursie magnetycznym, więc trzymamy przycisk, przechodzimy na widok kapitana. Ojej, co tu sobie włączyłem.
Dobra. Tak i widzimy, że obraca nam się HSI, RMI i ten samolot też nam się tutaj obraca. Czyli wszystko to nam się dostosowuje i dostosowało się. Tu mamy podpis GA, tam było G31 i też kursy. Kurs, no to już znikło, bo żeśmy dostosowali. Tak, także wyrównaliśmy teraz pierwszy główny żyroskop pod kurs magnetyczny. Ale to nie wszystko, bo teraz musimy wyrównać te urządzenia BGMK2, lewy i prawy. Tak więc teraz przełączymy się z powrotem na tryb żyroskopowy GPK, czyli sygnał o kursie magnetycznym popłynie do urządzenia BGMK2 i znowu użyjemy tego przycisku szybkiego dostrajania i dostroimy BGMK2 do kursu magnetycznego. Także to działa. Tutaj będziemy sprawdzali głównie RMI, chyba będzie nam się zmieniało z tego co kojarzę, bo tylko to będzie tak otrzymywało sygnał magnetyczny z naszego tutaj urządzenia TKS. Tak więc przełączamy się na środek, na GPK. Niech będzie główny BGMK2. Będziemy główny dostrajać. Więc przyciskamy przycisk szybkiego dostrajania. I teraz widzimy, że RMI się obracało. Tu jeszcze widzimy na dole, że jeszcze leciutko mi się kąt zmienia, więc czekam i trzymam, aż przestanie się to w ogóle ruszać. Tak, już widzimy, że przestało, więc możemy przycisk puścić. Idziemy teraz, jeszcze raz tutaj na ten widok, teraz przełączamy na BGMK2 pierwszego oficera i też przytrzymujemy przycisk szybkiego dostrajania. Aha, tylko jeszcze może ustawmy sobie widok. A, to już mamy, dobrze, dwójka to będzie ten. Tak, to też będziemy widzieli, że RMI będzie się zmieniać. I przytrzymujemy, dajemy dwójkę i widzimy, że się dostraja. Tu też na dole ekranu widzimy, że BGMK2 numer 2 zmienia nam kurs. I OK, zmieniło. Tak, tutaj mogliśmy zauważyć, że HSI też mi zmieniał kurs przy nastawie BGMK2. Dlaczego? Podejrzewam, że dlatego, że tak, tu mamy włączone, żeby nasze PKN-y, czyli HSI, wyświetlało kurs magnetyczny. Tak, więc dlatego też ten kurs magnetyczny nam się tam ustawił. Ale to podczas lotu będziemy używali w pozycji górnej do kursu żyroskopowego. I w sumie teraz możemy to nasze HSI przestawić na kurs nie magnetyczny, tylko ten żyroskopowy po ortodromie. I teraz powinniśmy zweryfikować, czy wszystkie te nasze wskaźniki HSI, RMI oraz ten wskaźnik, jak już nazywał, USH oraz HSI i RMI pierwszego, czy to wszystko wskazuje prawidłowy kurs, w zasadzie w tej chwili kurs magnetyczny. A możemy to sprawdzić porównując tutaj ze wskazaniem kursu magnetycznego przez KM5, przez te urządzenia. Więc tu jak widzimy, mam ustawione 150, może 2, tak? 152. Taki mamy kurs magnetyczny. Zresetujmy widok. Tak, jest 152, zgadzałoby się, jest 152, co mamy tutaj, nie, ledwo to widać. Aha, zamknę tą pokrywę, może zamknę ją? No, zamykaj się, chyba jej nie zamknę, bo muszę włączyć przełączniki, ale to jeszcze nie teraz. Więc przesuńmy się tutaj. O, będziemy to mieli chyba. Tak, 150, no to jest chyba ciut więcej, 153. I tak samo samolot też wskazuje, no nawet 154 chyba, no ale mniej więcej jest ok. I pierwszy oficer, no tu mamy dosyć mniej, może 151, ale mniej więcej ok. I tu też mamy ok, 152. Także wyrównaliśmy nasze żyroskopy do lotu ortodromicznego. Także przebrnęliśmy przez spory kawał wiedzy, jeżeli chodzi o ten diagram i działanie tego systemu TKS.
Włączmy sobie mapę, tak? Jeżeli będziemy sobie lecieli, no to ciągle będziemy lecieli na tych żyroskopach, które są dostrojone pod lotnisko startowe cały czas, tak? Dlatego wszystko będzie działało bardzo dobrze, bo nie będzie to miało żadnego wpływu na kurs magnetyczny tak naprawdę. Ale gdzieś może w tym obrębie zaczniemy zniżanie, więc będziemy musieli przestawić te żyroskopy GA3 na kurs magnetyczny lokalny. To tak na marginesie teraz o tym wspominam. A to, jak przestawić ten kurs, te żyroskopy, to użyjemy sobie forka do tego, tak? Wartość forka. Co ciekawe, to już się robi troszkę zupełnie inaczej, po prostu będziemy przesuwali, tak, że tak powiem, po chamsku będziemy przesuwali kurs naszego HSI. Ale dobrze, to tyle.